Dobra. A, jeszcze jedno. Dobra. No co? Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Zostawcie suba, lajka i polećcie film znajomym. A dzisiaj... jak rozpętałem, a zresztą widzicie tytuł. Zaczynamy! Zaczęło się nagrywać. Zaczęło się nagrywać. Dobra, kochani, taki jest dzisiaj plan. Dzisiaj nie kontynuujemy Maca. W ogóle wam pokażę, co już zbudowałem, bo troszeczkę jednak dzisiaj troszeczkę pograłem przed odcinkiem, więc muszę to wam pokazać. Dzisiaj też wyjątkowo odcinek montowany, bo mi się chciało. Może nie wiem, czemu nie? Dawno nie montowałem, no to pomyślałem sobie, dzisiaj zmontuję. Zdecydowałem, że jednak podłoga będzie z dębu, więc tak też zacząłem ją budować. No i tutaj będzie taka troszeczkę, ale no trochę nierówna, ale szachownica. Też się zastanawiam, czy nie zrobić czegoś tutaj u góry, nie wiem, może jakąś farmę mobów, bo czasami, wiecie, tam będzie ciemno, więc być może coś się tam będzie respiło. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Teraz tak. Musimy sobie wziąć na pewno parę troszeczkę żarcia jakiegoś, bo będzie przypał, jeżeli zgłodnieje i zaciukają mnie, więc to na pewno. Mamy dobrą zbroję żelazną, to myślę sobie damy radę. Myślę, że na tą okazję trzeba wykorzystać nasze dwa diamenty i poświęcić je jednak na wykonanie sobie diamentowego mieczora. I mamy diamentowy mieczor. Super, dobra, mamy diamentowy mieczor, to sobie odłożę. Moje półpłytki też odłożę. Odłożę, teraz tak, odkładam, w sumie mogę odłożyć praktycznie wszystkie moje narzędzia. Tarczę zaraz bierzemy w drugą łapę, więc bierzemy w drugą łapę. Żarełko trzeba uzupełnić jeszcze tu. Co my tu jeszcze mamy? To może się przydać. I z tego co pamiętam, jeszcze gdzieś, ale to na dole przy farmie. Jeszcze gdzieś mam troszeczkę więcej pszenicy. O proszę, możemy sobie zebrać jeszcze jagódek, bardzo chętnie zawsze. Weźmy sobie troszeczkę jagódek, żeby tam mieć rzeczywiście, tak, dobrze pamiętałem, weźmy sobie tych jagódek naprawdę masę, jeszcze będziemy mieli jeden chlebek, to super, wiecie co, tutaj jest bliżej trochę ten nasz crafting jack, to sobie go przywłaszczymy, że tak powiem, i zrobimy chlebek. Dobra, mamy jeszcze jedno żarcie, okej, coś tu mamy? Nie za bardzo. Dobra, ty, w ogóle miałem tu płytki, nie wiedziałem, nie pomyślałem, żeby to otworzyć. Dobra, chciałbym tutaj jednak ją wygrać. Mamy diamentowy mieczor, rozumiecie? Mamy diamentowy, o, zepsułem coś. No już go zepsułem, no jak ja tak mogłem, no. No jak tak mogłem, no dlaczego mu to się tak stało? Dlaczego? Wchodzimy do wioski w takim razie i zaczyna się najazd. Bo jeżeli tylko się zbliżę do wioski, to wiecie, zaczyna się najazd. I pierwsza fala najazdu. Dobra, trzeba słuchać, gdzie jest róg, nie? Pamiętajcie, bo oni się zrespią. Tam są! Dobra, lecimy. Trzeba uważać. I zabij. Dobra, jeden poszedł. No strzelaj. I strzelaj, i pyk, dobra, polecieli na wioskę. O, ty jeszcze jesteś, dobra. No to pyk, 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 ja mam diamentowy miecor, uważaj sy. Dobra, szukamy pozostali dwaj najeźdźcy, ja już jednego widzę, z flagą biega. Chodź tu, kolego. O, nie, 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 nie będziesz mi tutaj kogoś bił. Dobra, został jeszcze jakiś jeden, ja go nie widzę, ja go nie widzę, ja go nie widzę, gdzie on może być? On poszedł gdzieś na wioskę, na bank. Dobra. Dzięki Zbychu, dobra, najazd, kolejna fala, trzeba słuchać, znowu wiecie gdzie jest, wiecie gdzie jest, wiecie co jest, trzeba słuchać. Jezu, noc idzie, jeszcze będę miał trudniej. No, znowu z tej samej strony, aha. Ja myślałem, że oni będą się rzeczywiście jakoś, chyba będzie ta bestia później, ten Ravenger cały, więc trzeba uważać. Dobra. O nie, jaki... Zabił mnie! Dobra, robimy dzień i lecimy tam, nie ma! Ten gościu jakiś za twardy był, co to było? Lecimy tam, bo mi itemki znikną! Jak on ma tyle siły? To nie jest normalne, halo panie! Trzeba zbierać się szybko i tam normalnie się zbierać. Tylko ja nie wiedziałem, że on ma takiego... On ma taką moc w łapie, jakby nie wiem. On chyba jest jakimś drwalem z tą sikierą, ja myślę. On... O, panie, jak ty masz taką moc w łapie, to ja się... Boję tobie przybić piątki, nie? A, nie, jak ja bym to... Nie, ty byś mnie łapę zmiażdżył, jak ty byś mi piątkę przybił, chłopie. Ja się normalnie ciebie boję. Czekajcie, tu jest najazd. Aha, aha. Dobra, dedłem, nieźle. Rozsypało mnie trochę mocno. Trochę mnie rozsypało, ale mamy z powrotem moje ekwipunki. O, ubieramy tarczę i lecimy w takim razie. Lecimy na tego chama i prostaka. Panie, coś pan mi zrobił! Się żeś rozwalił, widzisz? Takie buty masz. Takie buty. Czy ten najazd mi zniknął? Nie, patrz, tutaj jest jeden ziomek.
Znowu mnie zabiłeś, ty chamie, ty prostaku, ty! No halo, przecież ja miałem tarczę, dlaczego on mnie zabił? Z jakiego powodu? Czemu on mi to zrobił? Ja się dzisiaj nie poddaję, ja dzisiaj tam lecę, rozumiecie? Ja nie, takiego czegoś to ze mną zabawi nie ma. O panie, nie. Tak to my się nie bawimy. Mam nadzieję, że se zniszczył ten toporek. Ham jeden i prostak. I że Zbychu go tam pocisnął. Wiecie, Zbychu to jest taki fest chłop. Jak mu przywali z jednej piąchy, z drugiej, z trzeciej, prawy, lewy, ósmy sierpowy, rozumiecie? To chłop normalnie leży i kwiczy. Już mu nic ta silna łapa nie daje. Czemu żeś mnie rozdupcył? Jak ty żeś to zrobił? Panie, ty jesteś jakiś chłop z żelaza czy co? Gdzie to jest? Gdzie jest ten ciul? Zbychu, gdzie się podział ten ćwok? Zabiłeś ćwoki? Zabiłeś ich? Zbysiu, czemu to zrobiłeś? Zbychu, dlaczego to zrobiłeś? Miał być wielki najazd. Zbychu zabił mi wszystkich pillagerów. Zbysiu, posłuchaj, ja rozumiem. Ja wszystko rozumiem. No w sumie trochę fajny ten najazd był, to spoko, ale czyże taki krótki? Zbychu, czemu to zrobiłeś? Zbychu, posłuchaj mnie. Zbychu, czemu to zrobiłeś? Czemu to zrobiłeś? Wytłumaczcie proszę Zbychowi, czemu to zrobił, bo ja nie ogarniam. Dobra, wiecie co, ja sobie poukładam w takim razie, jak już sobie pokonaliśmy to. Myślałem, że to będzie coś większego, szczerze. Myślałem, że rzeczywiście tutaj mi się uda, ale dwa razy zdedałem. To widzicie, jaki ja jestem dobry. Czyli do tych sikierów nie podchodzić, rozumiem. Już teraz się nauczyłem, że ten chłop ma silną rękę i nie podchodzimy. Coś mi się zdaje, że tutaj ta wioska stała się opuszczoną przez to, że... O, tu jest portal! O kurde, dobra, to lecimy w takim razie do portalu. Jak tu jest portal, to spoko. Co mamy w portalu? Mroźny piechur. I złote marchewki, które są dobre akurat do jedzenia. I ognistą kulę sobie zostawię. Szczerze, tak mało obsydianu? Nie ma tu gdzieś więcej? Coś jakoś? Gdzieś? Komuś? Nie, tu jest. Tylko, że do wykopania obsydianu ja chyba potrzebuję diamentowy kill-off. Ja nie pamiętam już, powiem wam. Ja już nie pamiętam, jak to było. Tam jeszcze coś jest. Tam może chyba jeszcze też jest obręb wioski. Ale z tego, co rozumiem, to tu już się nic chyba nie zrespi. Zbychu, zostałeś sam i chyba z ciebie sobie pozyskam żelazo. Jak Zbychu został sam, taki potężny chłop. Czekajcie, on mnie też rozdupcy na raz, więc ja sobie tak, łopatą zetniesz drewno, brawo mięta, brawo, ścinaj łopatę drewno. To jest od dzisiaj twoja maksyma, ścinaj łopatą każde drewno, które masz. No czekajcie, oni to jakoś robią. Wystarczy. O nie! Zbychu mnie będzie bił. Ja Zbycha chcę rozwalić. Ja nie wiem, jak to się robi. Nie uszyć. Nie myślcie, że ja jestem lamą. Może jakoś tak. O, i widzicie, ja umiem jednak Zbycha ubyć. A to nie jestem taki słabeusz. Patrzcie, o 4 żabki żelaza mi dał, super. Trochę mamy jakichś łupów, powiem wam. Tak muszę zobaczyć, czy tu rzeczywiście już nie ma żadnego wieśniaka. Bo jak nie ma, no to nie warto tutaj nawet tej wioski oszczędzać, tylko może ją zrównać z ziemią i mieć przy okazji trochę drewna. Tak myślę, to wiecie co, ja sobie to pozbieram. Czy ja mam? Nie mam. Czym to się szybko zbierało? Łopat? Nie. To się czymś zbierało szybko. Gdzie co? Zróbmy sobie craftinga. Bo to się chyba zbierało szybko motyką. Więc zróbmy sobie... ojej, nie tak. To mi oddaj. Nie ma tak. Nie ma tak. Czekaj, co ja chciałem? Ja chciałem patyczki. I zrobić sobie motykę. No dobra, skoro mogę tylko taką. Mogę jeszcze drewnianą, nie? Ale chyba jednak ta żelazna będzie dobrym wyborem. Trudno, zmarnowałem 2 żelaza ze Zbycha. Ale pozbieramy sobie trochę snopków siana. Będziemy mieli na coś ten. Tutaj patrzę, czy tak nie ma gdzieś jeszcze jakiejś wioski. Być może będzie, bo to jest w sumie polana. Więc gdzieś może tam idąc w tamtym kierunku może coś bym znalazł. Kto wie. Tutaj coś jest? Nie, tutaj nie. Tam są snopki siana jeszcze. To jeszcze sobie po nie polecę. To mi niepotrzebne. No kurczę, nie, naprawdę miałem nadzieję, powiem wam, że to będzie jakieś... taki wielki ten najazd, a to ten najazd taki se bym powiedział, taki średnio, najeża dosłownie. No ale no cóż, jak taki był, no to taki, no nie będę narzekał. O, patrzcie, są dynie jeszcze chyba nie mam na farmie.
mam chyba melony. Więc w sumie dynię trzeba sobie też zdybać, nie? Weźmy sobie tą dynię. Teraz mi się bardzo mega to podoba, że jest zwykła dynia. Jakby dynia nie rośnie już bezpośrednio z wyciętą twarzą, bo to powiem wam, było trochę dziwne. Nigdy tego w Minecrafcie nie rozumiałem. No halo, no jak to już z wyciętą twarzą tak dynia? No halo, nie? Ja czegoś tu nie rozumiem. Coś mi tu nie pasuje, panie. Coś mi tu nie pasuje. Pan mnie tutaj w bambuko robisz. A jednak, o, spadłem, super. Zmieć o czym gadam. Dobra, zbierzmy sobie to. Lećmy do domku. Zbadajmy, co mamy. Poprzerabiajmy to trochę na jakieś rzeczy. O, w ogóle tu jest jakiś kanion. Tam już to zbadałem i w ogóle można sobie przyjść w takim razie tutaj po... Wow. O, woda spływa, super. Można by było się przenieść. Chcę się przenieść. Spłynąć bezpiecznie. O, tam jest żelazo. Wiecie co, po to żelazo to ja chętnie spłynę, bo ja mam żelaza, to wiecie ile. Tak... Średnio bym powiedział, że ja mam tego żelaza, nie? Tak patrzę, bo wiecie, może gdzieś czasem coś jakoś na ścianach, bo nigdy nie wiadomo. Ten kanion wygląda, jakby go ktoś zbudował. Ho, ho, ho! Więcej żelaza, dobra, jestem szczęśliwy. Jestem mega szczęśliwy, pewnie jak się wkopię tutaj, to spadnę. No jak nie, no. Widzicie, dlatego trzeba myśleć, jak się budujesz się. Ja tam nie będę schodził, bo to niebezpieczna sprawa jest. Jakbym tam spadł, to bym się chyba zatłukł, coś mi się tak zdaje. Więc ja tam nie będę złaził, bo to głupotą by było z mojej strony. Tam tutaj przyszliśmy, a tu trochę węgla jest w sumie. Coś mi się tutaj... O, siema Baśka. O, ciemność widzę. Mam jakieś pochodnie? Nie mam. Nie wchodziłbym tam. Szczerze nie wchodziłbym tam. Autentycznie bym tam nie wchodził. Więc chyba i tam też nie wejdę. A może tu jest jakieś żelazo, coś? Może jakoś? Jakieś żelazko, może jedno? Może dwa? Może trzy? Może 52 żelaza, tak? Nie wiem, tak. Tak na oko myślę, że tak 52... O, jeszcze się deszcz rozpadał. Rozumiecie to? No ja tego nie rozumiem, więc dlatego pytam, czy wy to rozumiecie? Bo jeżeli wy to rozumiecie, no to spoko. Ja dzisiaj jakoś nie czaję, ja mam dzisiaj jakiś totalny zero myślenia, totalne takie zero, 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 zero. Dobra, wiecie co? Lecimy w takim razie na home'a naszego. O, tak myślę, czy nie skopać tego obsydianu teraz. Chociaż w sumie jak wiem, gdzie jest, to czy iść tam, nie wiem. Napiszcie mi w komentarzu, czy pójść później w następnym odcinku na tego obsydiana. I go skopać, żeby było. Tak myślałem, że tu będzie jakieś żelazo, to tak, tu tak nie za bardzo. Co to było? Jakiś pierd mi tu przeleciał. Jakiś pierd. Nie lubię deszczu w Minecrafcie, no zobaczcie jak to wygląda. No okropnie. Jakby jeszcze ten deszcz w Minecrafcie jakiś ładny był. A on taki bzydki, no. Dobra, lecimy na home'a w takim razie. Myślałem, że ten nasz najazd będzie jakiś większy. Cały czas jestem zawiedziony. Dwa razy mnie ten ciul zabił. I Zbychu resztę wykończył, rozumiecie? No nie tak to miało być, no nie Zbychu miał wykończyć, tylko ja miałem wykończyć. No ale coś tam, patrzcie, no mam dwa szmaragdy, nieźle. Znajdziemy sobie jakąś wioskę, normalnie, rozumiecie? On już mnie goni, patrz, poczwara jedna, nie? Patrzcie jak mnie goni, no. Widzicie jak mnie goni? Ale mam dla was protip. Wejdźcie do wody i już was pająk nie dorwie. Normalnie mówię to, serio, seryjnie. Naprawdę. Wejdziecie do wody i nic nie ma. I ja wam to mówię. Dobra. Jesteśmy na home'ie naszym. Tak myślę, czy rzeczywiście robić tutaj z tego niebieskiego drewna, bo ja bym to zrobił z jakiegoś ciemnego. Tą M-kę, nie? Nad naszym McDonald'em. Być może w następnym odcinku już ta M-ka będzie, kto wie, bo może se po odcinku pójdę i powiem, może pójdę i zrobię tego, wiecie co, pójdę zrobię. Wejdę do akwarium, chciałem powiedzieć. Nie do akwarium, wejdę do netheru, nie akwarium. Dobra, wiecie co, to sobie powrzucam tu jakieś takie żarełka. To bym przerobił na sztabki, mam sztabek. To z takiego najazdu, rozumiecie? Tu mam jakieś ciernie. To jest ten mroźny piechur. To jest chyba do tego, że jak będę sobie szedł po jeziorze, to będę sobie szedł po jeziorze. Autentycznie, dobra. Co jeszcze musimy? To musimy wrzucić, to możemy tu wrzucić. To jest jako kość, czyli idzie tu. To jest jako narzędzie. Narzędzie, panie, no. Narzędzie, rozumiesz? W razie co, ja sobie dzisiaj tutaj postawię. Mogą być tu, na razie. Nie chcę zajmować sobie miejsca w skrzynkach. To sobie przepalę. Chlebek zostawię. To przerobię na siano. Z siana zrobię chlebek.
Więcej chlebka, nigdy chlebka nie za dużo. Mak, dobra. Mak tu mamy trzy. O, spoko. Trzy te. No, jak to się nazywa? Nie dzwony, dzwony też, ale nie to. Trzy szmaragdy. No spoko, już coś bym mógł na pewno jakiegoś wieśniaka czy tam wędrownego handlowca kupić sobie. A czasami powiem wam, są jakieś perełki rzeczywiście u tych wędrownych handlowców. Ale powiem wam, że to są takie trochę naciągacze. To są takie trochę naciągacze, to są jak ci goście, co ci próbują kołdrę wcisnąć, rozumiecie? Albo nie wiem, papier toaletowy. Normalnie, rozumiecie? Patrzcie, jaki mam dzwonek. O, w McDonaldzie mam dzwonek. Normalnie dzwonię po drive-thru. Ha, panie, dawaj żarcie. Też myślę, że tego McDonalda będę mógł potraktować jaki taki mój spichlerz na żarcie. Rzeczywiście, porobić sobie tutaj w podłodze jakieś beczki czy coś i posortować sobie. Tu będę miał ziemniaki, tu będę miał to, tamto, siamto, owamto. I może załączę sobie też teksturpak, który sobie gdzieś tam przygotowałem. Co prawda na inny serwer to było. Na serwer, tak, dla gdzie tam grałem. I też zbudowałem McDonalda i dałem ludziom teksturpaka i taka ciekawa historia, powiem wam. Tutaj sobie gdzieś też posadźmy. No może tu jeszcze, no i arbuza zetnijmy. No kurde, panie. Arbuz to zawsze arbuz, nie? To sobie zaorajmy. Co ja zaorałem? Nie no, panie, tego nie oraj. Panie, tego nie oraj. Patrzcie, mam już dwie żelazne motyki, no cóż. Tego pylikwiata też trzeba postawić w ogóle w maku, bo on robi mega moim zdaniem atmosferę, więc to będzie w maku na bank. Ty patrzcie, w domu mam dzwon i w maku mam dzwon, nie? Już się zaczyna robić fajnie. Teraz szykajcie, tak na środku to będzie gdzieś tu, tak może, tak gdzieś tu. O dobra, i ten pylikwiat będzie sobie przez to przeładził, zobaczycie jak to będzie fajnie wyglądało. No zobaczcie, czy to nie fajnie wygląda, no. No oczywiście, że to fajnie wygląda, no genialnie to wygląda. Ktoś powie, że może McDonald's z pleśnią. Nieprawda, wcale nie McDonald's z pleśnią. Nie. Czegoś takiego to my się nie bawimy. Weźmy sobie, pójdźmy może jeszcze na ten. Na drzewko chciałem powiedzieć. Nie na drzewko, tylko pójdźmy sobie po drzewko, chciałem tak powiedzieć. O, pójdźmy sobie po drzewko. Czy to opłaca się zrąbać? Teoretycznie i później wyrość nowe, no. Czekajcie, a może gdzieś koło McDonalda jest takie, którego bym nie chciał. Ja tutaj są takie same, kurcze, które troszeczkę mi tutaj to kształtują, ten mój teren. Tam było chyba, z tego co pamiętam, takie drzewko, którego nie chciałem. Chyba, muszę zobaczyć. Czy tu czasami na końcu nie było takie drzewko, które mnie wkurzało? Chyba. No, bo ono było tak na końcu. Znaczy się na krańcu, nie na końcu. Co ja gadam? Nie słuchajcie mnie czasami. Naprawdę mnie nie słuchajcie, kochani, czasami. Bo ja czasami gadam bzdury. Kurde, ale będzie trudno zebrać to tak. Dobra. Dobra. Tam mi się jeszcze chyba cztery żelaza przypalają. No i widzicie, bez bycia w jaskini ogarnąłem sobie żelazo ze Zbycha, co prawda. No cóż, no trzeba było Zbycha poświęcić. Zbychu już nie miał czego chronić. Po co tam Zbychu miał się męczyć, nie? Może zrobimy sobie kiedyś własnego Zbycha. Nie wiem, pomyślę nad tym, czy zrobić własnego Zbycha i żeby nam tam gdzieś coś, wiecie, no rozumiecie, no, chronił, nie? Nie! Dobra, oddawaj, panie, no! Wziął i mi zabrał, nie? Co za człowiek. Wziął i mi zabrał normalnie. Ciekawe, czy tyle drewna starczy, nie wiem. Będziemy mieli gdzieś ze stack tu na bank. Jestem pewien, że tu będzie gdzieś ze stack z tego drewna. Jakie te wszystkie... mam wrażenie, że jakieś większość dźwięków w tym Minecrafcie 1.18 rzeczywiście zostało jakoś polepszonych, nie wiem, na nowo nagranych. Bo chociażby dźwięk niszczenia lian jest kompletnie inny, jaki ja pamiętam chociażby na... Nie pamiętam taką... Czekajcie, muszę pomyśleć, na jakiej ja wersji Minecrafta grałem najdłużej. Chyba to był 1.7.2 albo 1.7.10. Te dwie wersje rzeczywiście to były wersje, nie tylko, że ja grałem na tym, ale praktycznie większość osób, tak na serio, wychowana na Minecrafcie, to chyba na tych dwóch wersjach grała najwięcej. Później jeszcze 1.8 i dopiero w pewnym momencie, tak jak chyba każdy, zacząłem iść z biegiem czasu i zacząłem ogrywać nowsze wersje, nie? Taką pamiętam pierwszą moją aktualizacją, na której grałem, to była 1.11, czyli taka stosunkowo mała aktualizacja. I to pamiętam, to grałem. A nawet nie sam grałem, a grałem z moją kuzynką, więc to doskonale pamiętam. Graliśmy na takim serwerze, to się nazywało chyba Sześcienny Glob. Nie jest to w tym momencie żadna reklama, ale kto was
pamięta, kto z was pamięta, o tak chciałem powiedzieć, sześcienny glob, musi napisać to w komentarzu. Ja tam spędziłem masę czasu, mieliśmy własną bazę, bo tam był właśnie survival Minecraft 1.11. Kurde, co to było? To było coś niesamowitego, nie? Powiem wam, to było coś niesamowitego w tamtym momencie. W tamtym czasie ja też zacząłem śledzić, pamiętam, aktualizacje Minecrafta. I to były aktualizacje Minecrafta, które śledziłem oczywiście u Tizimiego. Więc kurczę. No, czekajcie, kiedy była aktualizacja Minecrafta 1.11? 2017? 2016 rok? Może trochę przesadziłem. Może gdzieś koło 2017. Musicie mi też napisać w komentarzu, kiedy była ta aktualizacja, bo ja nie pamiętam. Kompletnie nie pamiętam. O, i skończyłem daszek. Znaczy się sufit, nie daszek, co ja gadam. Trzeba pozamykać to tymi płytkami. Aha. Bo ja tu mam mało płytek. Trzeba lecieć do home'a i zobaczyć, czy ja mam tam więcej płytek, ale chyba mam. Sztandary chyba sobie tutaj powieszę na dworzu, gdzie mam tamten jeden. Nie, tu są drewna, tu panie są drewna, normalnie rozumiesz, są drewna. Z tego możemy zrobić też drewno. Zróbmy sobie pyk, zróbmy sobie pyk. O, i wszystko się przydaje. Czekajcie, ale patyki tu zostawię, bo mi niepotrzebne. Patyki to mi niepotrzebne. O, dobra. Dobra. I gdzie ja tu skończyłem? Panie, oddawaj. Postawimy tu pochodnie. To wszystko ma jakąś swoją harmonię. Ten lekki taki brąz, to... To wszystko jakoś tak ze sobą naprawdę fajnie współgra. Mi się podoba. A, tutaj nie. Tak to nie robimy, nie. Panie, tak to my nie robimy. Chyba tu mi nie... Szczerze powiem wam, chyba tu mi nie starczy na to. Tak obstawiam. Jak tam mi wyszło ponad stak drewna, to wygrałem zakład, ale tutaj... To może mi nie starczyć. Chociaż... Chyba przegram zakład. Chyba jak wręcz idealnie wymierzone. No. Jeśli idealnie wymierzone to było wtedy, kiedy mi zostało 0 w ekwipunku, a mam jeszcze 8. No i spoczko, no już mamy zaczętek McDonalda. Myślę, że w następnym odcinku sobie zbudujemy tutaj jakąś ladę. Więc na pewno będziemy ukończać McDonalda. Taki jest pomysł, taki jest plan. Rozumiecie, o co chodzi. Normalnie rozumiecie, o co chodzi. Fajny, szybki, ładny odcinek. Nie no, zobaczcie, jak te partikle fajnie tu wyglądają. Nie wiem, mi się podoba tutaj akurat w takim miejscu jak właśnie McDonald's. Tu bym sobie zrobił taką małą farmę pszczół. Normalnie tu sobie odznaczył szkłem farmę pszczół. Tu bym sobie postawił z 2-3 ule, żeby mi tu robiły miodek. Ja nie chcę, wiecie, robić jakiś koks z wielkich farm, czegoś tam, bo to nie dla mnie. Ja jednak wolę realizować projekty bardziej budownicze, takie... No takie coś fajnego, nie? Może jakąś wieżę, może jakiś, nie wiem, może jakiś, nie wiem, portal wkomponowany w coś. O, to jest pomysł, żeby zrobić sobie portal w coś wkomponowany. Taki leśny. Ej, to jest dobre. Mógłby powstać sobie tutaj. Dosłownie tutaj za tym naszym bajorkiem. Tu by sobie mógł powstać taki portal, rozumiecie? Obudowany w drewnie, ale takim normalnym. Od niego by odchodziło parę takich gałęzi. Jakieś tutaj takie, no, korony drzew. Że wiecie, że niby już taki stary wrósł już normalnie w to drzewo. No, ty, to jest dobry pomysł, muszę to zapamiętać, żeby coś takiego zrobić. Kurde, no to by było mega. Dobra, kochani, w tym odcinku to by było na tyle. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. No i co? Trzymajcie się i oglądajcie następne odcinki z survivalu. No, bye bye!